Na dworze nie nagrywam, bo wali słońcem, ale nagram tu. Co na to? Mogę? Dobra, to zanim ruszymy, to już. Zanim ruszymy. Nagrywasz? Aha, nie, jest. Dobra, czekaj, bo może nie wiem, jak zacząć. Nie zaczynaj pić kawy, bo jak zaczniesz, to już będziesz mieć przesrane. Ja teraz nie zaczynam, nie, bo ja nie lubię kawy. Siema, kochani, lubię, właśnie ja. Jesteśmy w drodze gdzie? Do Wrocławia. Do Wrocławia, w drodze na co? Na meetup, podoba mi się, że będzie fajnie, no to ten. Nie, zostało nam jeszcze chyba z pół godzinki drogi. Ja zaś jem na nagraniu, bo co innego mogłabym robić. No co, to jedziemy, nie? To jedziemy. Jesteśmy na miejscu już, pod hotelem, będziemy się ogarnąć, a potem idziemy na co? Na warsztaty, do Google, nie? Tak. Boom, jesteśmy już w hotelu. Trwało to chyba, nie wiem, z pół godziny przy recepcji, ale jesteśmy! I mamy jakieś, nie wiem, 20... Nie jeźdź się ze mnie, ta się już ogarnia, bo mam dosłownie jakieś 20 minut, żeby się nie spóźnić tam na te gogle warsztaty. To mamy jakieś dosłownie 20 minut, żeby ona się umyła, włosy, w ogóle wszystko. I żebym ja się... Co? Nie chcę śmierdzieć, okej? No dobra, no to dobrze, że idziesz myć, nie będziesz śmierdziała, bo normalnie się z tobą w tym aucie nie dało wytrzymać. No. To? Tak, press to open to jest. Wow, dziękuję bardzo. Press to open był dłużej niż. Właśnie wyszłyśmy z tego. Jak to się nazywa? Kurde, Google. Google. Nie wyszłyśmy z tego takiego, czekajcie. Nie chcę sobie przypomnieć. Jak to się nazywa? Albo ja nie pamiętam. No i. O, lustro. No i co? I co? I fajnie było, takie warsztaty. Idziemy jeść. Byliśmy na wykładzie i bardzo było przyjemnie. I dużo rakietki. Kuśwa, ale Quest Google, nie? Questu. No i co? A to już mówiłaś, idziemy jeść. Czyli to, co lubimy najbardziej. A chciałam na prezent zachować. Nam nie powiedział. Ale serio? Trzeba było to oddać? Tak, tak. A kartkę mogłaś zatrzymać, albo sobie. Dobra, piękna. Schowaj to szybko. Chowaj, nikt nie widział. O, patrzcie, kogo tu spotkaliśmy! Siemka! Ej! Brydal, ja nie. Bo sobie mówisz? O, dobra, my idziemy z Martyną jeść, a potem idziemy do hali stulecia. Może się tam spotkamy? Na pewno się spotkamy. Jesteśmy żukami, gnojakami teraz, to mam nadzieję. Normalnie, jak wybierałam te okulary, to miałam długie włosy i one wyglądały bardzo fajnie, tak, że wiesz, trochę wydoroślałam. A teraz, z tymi włosami, to wyglądam jak trochę staro, ale... Chciałam na meetupa z moją mamą dzisiaj, to jest moja mama. O, ty! O matko, nie, to się wytnie, to nie ma tak. No ty jak kupowałaś, to wyglądałaś dobrze z takimi włosami, ja kupowałam dalej, wyglądam dobrze. I świeci się cało. Dobrze wygląda. Czekamy teraz na pana masterczyłkę. Jest ostrość w ogóle? Nie. Halo? 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 O, teraz jest. Halo? 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 Co chcesz? Co jedziemy chcesz? Po niego. O, jedziemy. Właśnie, wziął sobie longboarda, bo jedziemy sobie do hali stulecia. I on będzie sobie tam jeździł tym. I on ma damskie okulary. Tak. To jest głupi pomysł? Być może, ale... Nie, coś... Ale będzie śmieszny. Ale jak mnie nauczysz, to będzie fajny pomysł. Ale masz czystą szybę, Martyna, normalnie. Ale to auto było przed wyjazdem. To jest autostrada, pani. Nie, naprawdę, ja wyjechałam z blachą umytym autem, ale tak... No. Murzyny nie myły mnie, byłyśmy na warsztatach w Google. Tak, robię vlog meetup 2016. On mnie ma nauczyć na tym jeździć, ale... Ja się tego boję, bo ja się boję, że się wywalę. Siadasz, umierasz, tak jak ja. Ale ty się przecież wywaliłeś na tym, nie? No już dwa razy. No to brawo. Jak ja się nie wywalę, to... Czuję się źle. Czuję się źle, bo nie nagrywasz. On jedzie na tym. Martyna powiedziała, że tu gdzieś można zjeść pizzę. Ale ja nie wiem, nie jestem do tego przekonana, bo ja tu nigdzie nie widzę, żeby można było gdzieś pizzę zjeść. Uwaga, zakładam okulary. Gdzie jest ta budka? No właśnie się zastanawiam. Patrz, to jest ta budka tutaj? Bardzo fajna. Ten automat taki? Automat? Trzeba, bo nie będzie widać, że tam... Mogę. My jesteśmy już w hali stulecia. I zaraz się nauczę jeździć na longboardzie. Ten pan mnie nauczy. Tak?
Ten pan, Boże, jak to brzmi. Ten pan. Ile pan ma lat? Jestem starszy. Ile pan? Ja mam lepszy środek transportu. Halo. Widzimy sobie bardzo fajny środek transportu, polecam bardzo serdecznie. Ja bardziej serdecznie. Polecam tempo. Ja może najpierw to opanuję, tak patrząc, jak ty, co ty robisz w ogóle. Tam można jechać? Tak, ale nie wieźmy pod panem. No. Tyry, 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 tyry. Ale to ja miałam się uczyć, tak? Dobra, sprawa jest prosta. Wchodzisz na dechę. Dobra, wchodzę na dechę. Wchodzisz na dechę lewą, lewą. Musisz wejść z drugiej strony. Zapoczęli telefon, dziękuję bardzo. Dajesz lewą nogę, tako. Tako. Jest. Trochę dalej, trochę dalej, trochę dalej. Jeszcze nogę. Dalej? Okej. Okay. Odpijasz się prawą nogą. I odpijasz się znowu prawą nogą i idziesz dalej. No to powolutku. Nie wjeżdżasz do wyjścia B. Czemu wjechałeś do wyjścia B? Nie chcemy jeszcze stąd wyjść. Odjedź teraz w stronę słońca. Dobrze, skręcasz. Świetnie. Nie musisz machać rękami, to nie jest pływanie. Też tak robię. Zrób to. Nie tyle ją widzieli. Załatwiane. Próby się odbyły i wracamy do hotelu, żeby się ogarnąć, idziemy się przespać i widzimy się jutro. On ma meet upie. Właśnie to powinnam coś tam. Ej, wiecie, kiedy się zjedzie? Dzisiaj? Dzisiaj? No make-up day. Dzisiaj, kochani, dzisiaj już jest ten dzień. Ten dzisiaj cudowny, ej, nie żebyśmy obydwie tutaj... Boże, i ty mi przebijasz i co, ja teraz nie mam dramatyzmu, bo... Boże, to teraz razem się, to razem cię. Już powiedziałeś, że dzisiaj jest mi dobra, nie wiem. Nie powiedziałam właśnie. Dobra. Dzień dobry. Miłego dnia. Na widzenie. Okej. Także jesteśmy już po śniadanku, ogarnęłyśmy się. Prawie. I zmierzamy do hali. Jest godzina 8:22. Okej, okay, więc generalnie już jesteśmy. Prawie jeszcze trochę. Idziemy. Musieliśmy oczywiście zaparkować 2 kilometry dalej, bo nigdzie nie było miejsca. Nie jest tak źle, sorry. No dobra, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Jesteśmy już na miejscu, praktycznie mnie nie chcieli teraz puścić, ponieważ... Dobrze, 9:02. Żeby nie było, że... Nie, ja nie znam. Dziękuję bardzo, siema! Nic nie mówiłam, okej? Okay? Mamy pauzę. Tutaj jest ekipą. Numer pauzy. Okej! Okay. Ogólnie jest ciepło, jest strasznie ciepło i znowu to nie mówiłam, nie wiem co powiedzieć. Powiedz, że trzeba pić dużo wody mineralnej. Tak, żeby się nie odwodnić, trzeba pić dużo wody na takich imprezach. Bardzo polecam. Ci też tu nagrywają. Wszyscy nagrywają, wszędzie nagrywają, wszędzie jakieś youtubery sławne w ogóle, co się tu dzieje. Nie wiem, czy patrzysz w kamerę na lewo, czy na lewo? Ma, gdzie chcesz? Na ciebie. Thank you.
tam mamy Deadpoola, tutaj mamy... nie nagrywasz. A jednak! Mam inny sok, myślałem, że nie nagrywam. A? No, ogólnie to jest fajnie, jest dobrze. Jest fajnie, za niedługo idziemy na ścian. Fascynująca wypowiedź, okay. Ja. Jest fajnie, jest dobrze. No bo co ja wiem? Ale multi na scenie będzie jest fajne, to będzie fajne. Będzie fajne. Dobra, za niedługo z tą tą panią idziemy sobie na ścianki. Jest fajnie. Okej. Idziemy na sianki i będziemy fajne sobie zdjęć. Ten pan będzie nam robił zdjęcia. Dziedziesz, a nie... Czy one dobrze wyjdą? To pewnie nie, bo nie, bo on jest friendly. Zakończenie już się odbyło. Wszystkich pożegnaliśmy. Nie wiem jak wam. Mam nadzieję, że wam też, ale mi się strasznie bardzo podobało. A nie, to źle brzmi, nie można mówić strasznie bardzo. Bardzo mi się podobało, mam nadzieję, że wam też. Pewnie do zobaczenia na następnym meetupie. No i jeszcze ostatnie, najważniejsze, chciałam wam bardzo podziękować. W ogóle jak stałam po tym na tej ściance, gdzie wszyscy autografy, zdjęcia i przytulaski, po prostu czuję się to trochę wymacana trochę, ale bardzo przyjemnie, dobrze, fajnie. Pod. ogólnie serio, bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz siema!